Na te sportowe wydarzenie fani siatkówki plażowej czekają cały rok. Po raz kolejny w Starych Jabłonkach mogli podziwiać najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny, którzy przyjechali, aby rywalizować w Wielkim Szlemie. Na kilku piaszczystych boiskach można było śledzić zarówno eliminację do głównego turnieju, jak i sam turniej. Co roku sportowe zmagania ogląda kilka tysięcy widzów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się oczywiście spotkania polskich par. Sportowo rewelacyjnie, bo trzy pary w 16 to jest naprawdę już coś dużego i coś, co gwarantuje naprawdę kontynuację tego pozytywnego trendu w przyszłości. No a z punktu widzenia organizacyjnego to faktycznie no, można powiedzieć, że gdzieś tam dopięliśmy to do końca. Turniej główny to rywalizacja 32 par żeńskich i 32 par męskich. Wśród kobiet największymi faworytkami były oczywiście Brazylijki, które upodobały sobie Stare Jabłonki i zwyciężają tu od kilku lat. Niespodzianki tym razem nie było i po dwóch setach Larisa i Juliana pokonały Włoszki. Czekałam na ciężki mecz z Włoszkami. Kiedy wygraliśmy pierwszego seta, powiedziałam do Larisy, że musimy grać lepiej, trzymać koncentrację w trakcie trwania drugiego seta. Popełniałyśmy wiele błędów, ale końcówka drugiego seta była niesamowita. Jestem z nas dumna. Ubiegłoroczny Grand Slam rozpalił duże nadzieje na to, iż ponownie w finale będziemy obserwować polską parę Fiałek i Prudel. Tak się jednak nie stało. Tym razem na boisku głównym w wielkim finale mogliśmy obserwować zmagania Łotyszy oraz Austriaków. To właśnie goście z nadbałtyckiego kraju okazali się najlepsi. Ich zwycięstwo było zaskoczeniem nawet dla nich samych, bowiem turniej traktowali bardziej jako formę rekreacji. Byliśmy bardzo zmęczeni po olimpiadzie, więc przyjechaliśmy się tylko tu zabawić, odpocząć z rodziną. Ponieważ turniej odbywa się blisko Łotwy, więc przyjechaliśmy tu samochodami i nie spodziewaliśmy się, że zagramy tak dobrze. Nasz trener powiedział, że jesteśmy w dobrej formie. Wiele drużyn będzie tu zmęczonych, jak wy. To będzie bardzo interesujące, ponieważ będziecie mieli dużą szansę zagrać dobrze. Tegoroczny Grand Slam w Starych Jabłonkach był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się tutaj w przyszłym roku. Teraz organizatorzy mają czas na ostatnie poprawki. Na pewno z Mistrzostwami Świata sobie poradzimy, natomiast no, zawsze jest pytanie, czy finansowo sobie poradzimy, bo tutaj no, potrzebujemy wsparcia. Myślę, że potrzebujemy mocnych sponsorów i wsparcia również rządu, ministerstwa, bo to jest impreza o dużo większym budżecie niż te coroczne turnieje. Mimo wprowadzenia biletów, kibice tłumnie dopingowali podczas obu finałów, ciesząc się z siatkarskiego święta. Teraz pozostają im tylko wspomnienia oraz cierpliwe wyczekiwanie przyszłorocznych mistrzostw.